Witam was wszystkich bardzo serdecznie i ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Wrót Arkany. A więc co ja robiłem najpierw poza odcinkiem? Poza odcinkiem kupiłem sobie łuk myśliwski, zajebiste, mówię, naprawdę mówię wam, to jest coś, co bardzo mi pomoże w walce. Już teraz widzę po obrażeniach, że ciut skoczyły do góry, więc podejrzewam, że jak ten człowiek kot dostanie te ostrze elfów, to ludzie, będzie się działo, a działo, naprawdę, to poważnie mówię. No dobra, więc no co, kontynuujemy chyba zdobywanie tego zaufania elfów, plugawe elfy, zaufania plugawych elfów, bo... No bo trzeba, nie? No, inaczej tego nie zrobię, nic, muszę niestety zdobyć ich zaufanie poprzez robienie zadań, żeby puścili mnie dalej, bo na razie jestem tylko człowiekiem, któremu nie można ufać. Taką mam rangę w wiosce, super. Czuję się normalnie zaszczycony tym tytułem. Więc może zacznijmy od questów. Poza odcinkiem, może ruszę kursor z ekranu, nie, to pewnie i tak nie nagrywa się kursor, ale wiecie, o co chodzi. Poza odcinkiem zabiłem 3 wargi, znaczy zabiłem 5 wargów, tylko że 2 skóry sprzedałem, bo 3 skóry potrzebne mi są do zadania. I teraz tak, muszę zrobić cięcie, żeby zobaczyć, jaki głos miał hobbit, żeby poprawnie tym głosem operować, bo teraz muszę wejść do tego typka. Nie wiem w zasadzie, który to jest ten typek, ale mniejsza. I oddać mu te skóry. Tyle w tej sprawie. Więc zaraz wracam, jak przypomnę sobie ten głos i będę już wiedział wszystko. Chyba od głosu mojego towarzysza sobie nie muszę przypominać, bo no jak na razie, tak jak grałem, to odezwał się tylko wtedy, kiedy ja zbierałem go do drużyny i nigdy później, więc może nie trzeba będzie gadać jego głosem, cóż, zobaczymy. Dobra, cięcie za chwilę będę. Dobra, jestem z powrotem, teraz... O kurna, no dobra, aktywowałem okienko. Teraz pozostaje tylko znaleźć tego typka, któremu miałem oddać zadanie. A to może być zdyczkę ciężkie. Bo nie mam pojęcia, gdzie ten koleś był. Nie pamiętam, gdzie tego questa brałem. Oczywiście, zaraz pewnie niektóre osoby się odezwą. No Demon, przecież jak oglądałeś ostatni odcinek, jak obejrzałeś właśnie swój ostatni odcinek, żeby przypomnieć sobie głosy, to mogłeś też zobaczyć, gdzie tego questa brałeś, no. Cicho. Będziemy szukać teraz. Czymś muszę zapchać czas na odcinku, prawda? Prawda. Nie no, żartuję. Zapomniałem sprawdzić. Co słychać, panie? Więc to nie ten hobbit, nie ten kurdupel. Który kurdupel chciał skóry? Nie ten. Tutaj któryś? Jestem polowania wargów! Nie mam pojęcia, czy to był taki głos, ale... W zasadzie dałem chyba 2 głosy hobbitom. Jeden hobbit to był ten od pająków, a ten drugi, znaczy drugi, inne hobbity to miały w ogóle inny głos, więc nie mam pojęcia, który. Mam do ciebie te skóry. Dałeś skóra warga z 3, doświadczenie plus 60. To mi się podoba. Reputacja z plus 10, czyli 30% teraz mam. I dobra robota, przyjacielu! Elfowie i inni hobbici pewno zazdroszczą, jak zobaczą te skóry na ścianach mojego domu! Przyjmij proszę te sowary! 50 sawarów to jest zawsze jakiś plus, prawda? To jest zawsze super, no mnie to się podoba. O, niedługo będę mógł już sobie kupić te ostrze. Bo te ostrze kosztuje chyba z 220, chyba tak. I jeszcze będę musiał zebrać dodatkowe 20 sawarów, bo na te naszyjniki. Te, które dodają chyba tam obrony fizycznej, magii, coś takiego. Dobra, Kiratladen, królowa elfów, dobra, dalej. Goblińskie patrole. Jako dowód wykonania zadania mam przynieść 3 goblińskie topory. I tutaj trochę zlamiłem, muszę wam powiedzieć. Dlaczego? Ponieważ ja zabijałem po drodze, chodząc tam, wiecie, i zbierając skóry wargów, trochę, no, zabijałem te hobbity, po prostu. Hobbity. O Boże, hobbity. gobliny, tak, te gobliny. To te też drugie kurduple, tylko te gobliny są gorsze. Zabijałem gobliny, tylko oczywiście topory sprzedawałem, bo myślałem, że mi nie będą potrzebne. Kit, że za sprzedaż, to sprzedaż tak naprawdę były tylko 6 dodatkowych sawarów. Ale wiecie, ja o każdy pieniądz walczę, bo ja jestem skumpy, jestem ciułam i jestem taki, wiecie, taki... Nie, kuźwa, nie. Nie chcę tutaj z pszczołą walczyć, jeszcze mi łukuje i ja alergię mam na pszczoły. Znaczy nie mam, ale pewnie postać moja ma. Znaczy nie wiem, czy ma. W zasadzie to nieważne. Wow! To jest ta jaskinia, do której powinienem trafić? W zasadzie tutaj to się nie zagłębiałem jeszcze. Może przejdziemy sobie tutaj, zobaczę, co tu jest. Wilcza skóra. A powiedzmy średni drop. Jeszcze tutaj zapiszę sobie grę. Jedziemy dalej. Cześć, stary. Co tu robisz? Czekam, przyjacielu. Na co czekasz?
Raczej na kogo? Widzisz to wejście do jaskini? Zrobię wstępne rozeznanie. Wydaje się, że w tym małym tunelu jest sporo złych żelaza. Problem w tym, że w środku jest naprawdę kilka groźnych bestii, które nie dadzą mi spokojnie się rozejrzeć. Skoro się tu jest zjawiłeś, to może pomożesz mi oczyścić jaskinię z potworów, bo w zamian dostałem będziesz mógł pozbierać trochę rudy, które znajdziemy. To uczciwy układ. W porządku, no jak będziesz gotów, to weź do środka, pójdę za tobą. Dobra, bo tu mnie to zaraz raptor w dupę ugryzie i będzie niemiło. Weźmiemy sobie to. Czy tam dalej potrzebuję iść? Na pewno, że potrzebuję. Tutaj jeszcze nie szedłem, nie zapuszczałem się w te tereny lasu. To jest goblin, rozumiem, tak? No to gobliny będę musiał zabijać, więc... Pewnie mam przyspieszę tą walkę czy coś, bo potrzebuję zdobyć te trzy goblińskie topory i dopiero teraz o tym się dowiedziałem i sorry, ale dobra. No trzeba, no nie ma innego wyboru, no trzeba, prawda ludzie? No żeby wykonać questa to trzeba, więc... Momencik, dajcie mi momencik. Okej, zrobione, raz. Gobliński topór. O, następny poziom. Yeah, mam dowiodne teraz wszystko fajnie i w ogóle. Szałpał. Oooo! Były kasiarki. Wygląda to na wyzwanie. A kuźwa, nie. Ja tak się nie bawię. O kurde, nie. O, teraz to chyba nie ucieknę od nich. Mogę uciec? Ale upierdliwe stworzenia. Kuźwa, no nie, dobra, nie ucieknę, więc... Trzeba cię to gówno rozwalić. No cóż, jak trzeba, to trzeba, niestety. No one chyba właśnie mają dość dobre opancerzenie, te skalniaki, no bo jak w skałach chyba... To w skałach kopie, tak? To dziadost... Otóż teraz, moi kochani, stała się rzecz, która w tej grze mnie dość nieźle denerwuje. A wiecie, co się stało? Otóż zablokowałem się na ścianie. Tak. Wiecie, co to znaczy? Że muszę teraz wczytywać save'a i robić to od nowa. Znaczy to, no. Od tego save'a grać dalej, bo gra mi się bugła. I ponoć takie coś w grze jest bardzo łatwe do osiągnięcia. Zaraz wracam. Dobra, jestem z powrotem, zebrałem już te trzy topory, zdaje się. Tak, gobliński topór razy 3. Toplorem goblińskim mogą posługiwać się tylko jego właściciele, pewnie dlatego, że jest aż taki ujowy. No, na pewno, bo krótki miecz, który zebrałem ze skrzyni, bo w skrzyni znalazłem jedny krótki miecz, to... W porównaniu z tym czymś, co od goblinów, to... No, sam miecz był w całkiem niezłym stanie i dużo miał... Znaczy, 14 obrażeń zdawał, więc pewnie te... Goblińskie dziadostwa to pewnie zadają, bo 5, albo minus 5, czy kuźwa leczą przeciwnika. Dobra, trafiłem do lokacji, która jest chyba, nie wiem, to się wydaje chyba wieżą nekromantów, aczkolwiek pewien to ja nie mogę być, ale... Ciekawe, bo tutaj trawę widać przez ścianę. No dobra, nie miałem się nie czepiać, to się nie czepiam grafiki? Więc siedzę cicho, mam 224 sawary, więc za chwilkę pójdziemy i kupimy temu typkowi niebieskiemu, temu... człowiekowi kotowi ostrza. Będzie fajnie. Jeszcze potrzebuję 200 sawarów na moje własne potrzeby. Na dwa naszyjniki. Cześć, to ty jesteś jakimś nekromantu? Witaj, przybyszu. Co cię do nas sprowadza? Przychodzisz z własnej woli? Ciekawości? Czy może ktoś cię przysłał? Kim jesteś? Jestem Nerox, jeden z trzech magów mieszkających w tej wieży. Zapraszam cię do środka. Poznasz moich towarzyszy, synu ciekawości. Elfowie przysyłają to paczkę. Widzisz, boją się tu przychodzić sami i wyręczają się ludźmi, którzy za garstkę zawarów są w stanie zrobić wszystko. Nie ma za co. To tyle? Widać, przyszło. Okej, to tyle, mogę tam wejść? Kuźbo, cześć nekromantu. Rzadko witamy gości w naszej wiedzy, w czym mogę pomóc? Kim jesteś? Jestem Kirgis, jestem jeden z tutejszych magów. Pewnie słyszałeś się nas wiele plotek. Ludzie i elfy lubią przesadzać. My tymczasem nie różnimy się wcale od gildii magów. Powiedzmy, że trochę inne badania nad naturą magii niż mistrzowie za zachodu. Możesz mnie czegoś nauczyć? Nasza magia jest najspecyficzna. Żeby ją zrozumieć, musiałbyś poświęcić wiele lat na studiowanie jej tajników. Nie mam tyle czasu. To może chcesz chociaż zarobić? A czego potrzebujesz? Przynieś mi 7 bryłek siarki.
Do czego się siarka? Do moich badań używam wielu składników. Do zabaw, za mnie, siarka jest niezbędna. W jaskiniach pobliskich z pewnością coś znajdziesz. Poszukaj również przy Azarat... Kadam. Krasnoludy wydobywają głównie żelazo, siarka ich raczej nie obchodzi, więc nie dziwię się, jeżeli znajdziesz jakąś opuszczoną kopalnię, w której będzie tego pełno. Rozejrzę się. Okej, więc... Ja jedną siarkę zebrałem, ale sprzedałem, bo myślałem, że to tylko do tego się nadaje, a widzę, że mam przez questa na siarkę. Ora, pewnie i tak będę mógł jeszcze ten 7 bryłek znaleźć. Mam nadzieję. Jakiś kuźwa Fox stoi. Ciekawe, co tam ma dla mnie. Nie radzę zaglądać do tej skrzynki, chyba że chcesz zobaczyć kulę ognia lecącą między twoje oczy. Fox, nie byłeś taki brutalny w paralelu. Ach, gość... Albo zbłądziłeś, albo chciałeś sprawdzić, czy te wszystkie mroczne opowieści o nas są prawdą. Powiedzmy, że lubię odwiedzać nowe miejsca. Jestem Elroar, syn narratora. Niech będzie, Elroarze. Witam zatem w naszej wieży. Jestem Szatrak. Co tutaj robisz? To, co pozostali magowie. Studiuję tajniki magii. W obecnej chwili staram się udoskonalić zaklęcie przyzywania nieumarłych i demonów. Brakuje mi tylko jednego składnika. Co to za składnik? Nie tak szybko, przyjacielu. Mam dla ciebie propozycję. Wyglądasz mi na kogoś, kto potrzebuje naprawdę groźnej broni. Zależy o jakiej broni, czy jak o broń ci chodzi. Jeżeli to ma być, nie wiem, kostur, to nie. To nie, to dziękuję. Możesz go sobie postawić gdzieś. Czy coś. Albo możesz mi dać, to ja sprzedam. To tylko tyle, do tego się nadaje kostur. A jeżeli jakiś łuk, czy fajne ostrze to bym dla kolesia dał, tego u towarzysza. Pomyśl, co by było, gdyby na widok twojego miecza drżeli nawet orkowie. Miałbyś niesłychaną władzę. A ja mogę ci ją dać. Rozumiem, to kogo mam zabić? Bystry jesteś, Elroarze. Kiedyś te lasy zamieszkiwało dużo driad. Ostatnio jednak gdzieś się wyniosły i nie wiem czemu. Słyszałem jednak, że w zagajniku druidów znajduje się jedna driada. Gdybyś tak mógł złożyć jej wizytę. Mógłbym, ale w jakim celu? Potrzebuję jej serca. Do większych przywołań ten składnik jest niezbędny. Pomyśl tylko, jedna śmierć za potężny oręż. Muszę to przemyśleć. Pamiętaj, że nie będę czekał wiecznie. Zawsze znajdzie się ktoś inny, którego za garstkę sawaru byłby w stanie zabić. Do ciebie, drogi Elroarze, uśmiechnęło się wielkie szczęście. Kuźwa, driadę... Nie wolno ci tam wchodzić. O, driady nie chcę zabijać. Mogę teraz, jak on nie patrzy? No ale on nie widzi nawet, że ja biorę tę skrzynkę. Kuźwa, co on ma oczy z tyłu głowy jak profesor z Harry'ego Pottera? Nie pamiętam, jak on miał. Ten taki, wiecie, w turbanie z jeden. Arab. Zabić driadę. Interesting quest, but nie wiem, czy ja jak wykonam tego questa, bo driada to jest w miarę fajna. Fajna po prostu postać i nie wiem, czy ją chcę zabijać. Może tak, najpierw zobaczymy, jakie mam questy. Sporo tych questów. Kopalnia siarki, więc pewnie trzeba będzie do tej kopalni wejść, rozpieprzyć to, co tam w środku jest i tyle. Jeszcze jest coś takiego jak... Pamiętacie tego questa z pierwszego rozdziału o rogu jednorożca? Pewnie pamiętacie, to był quest jakiś czas temu i nie mogłem go wykonać, bo nigdzie jednorożców nie było. Otóż, nadarzyła się okazja, żeby tego questa wykonać. Problem w tym, że nie wiem, czy ja sobie z tym jednorożcem poradzę. To jest jedyny problem, nad którym się teraz zastanawiam. Możemy spróbować. Możemy tylko spróbować. Jeżeli mi się nie uda, no to trudno. Jeżeli mi się uda, to dobrze. Znaczy, nie wiem, czy będę mógł w jakiś sposób tego questa oddać teraz, bo... Chyba nie jestem zbyt mile widziany w tym... O, widzicie, tutaj jest jednorożec. W miejscu, w tym tamtym, którym dostałem questa, więc... Może ja teraz zrobię cięcie. O, pójdziemy sobie ostrze kupić. Nie wiem, czy potrzebne mi to ostrze, nie wiem, czy będę wykonywał ten quest dla nekromanty, bo szkoda mi tej driady. Chociaż to tylko jest obrazek 2D, animacja, no ale szkoda mi tej driady, no nie chcę jej zabijać, więc... Nie, i tak jestem koksem. Znaczy nie jestem koksem, bo raptory to mnie denerwują i zabijają, ale... Powiedzmy tak, że jestem w miarę tak... Okej, w sile, że nie potrzebuję tego oręża. Dobra, wracam do was, jak będę albo tutaj z powrotem, tylko że z... podniesionym życiem, bo chcę mieć jak najwięcej życia na tego jednorożca, bo wiem, że jak to jest coś, co jest już na wyginięciu, to nauczyło się samemu bronić przed niebezpieczeństwami, więc raczej będę potrzebował szturmu, żeby to zabić. To ja do was wracam, albo jak będę kupował miecz, albo jak będę zabijał jednorożca, także chwileczkę. Okej, jestem z powrotem, teraz bierzemy sobie... Dobra,
też cię witam, też fajnie, fajnie cię widzieć. A, kosztowało elfickie ostrze tylko 200. To i lepiej dla mnie. Bierzemy elfickie ostrze, wyposażamy w nie naszego tutaj przydupasa i sprzedajemy pewną rzecz. Handel, sprzedaj. Sztylet zręczności. 30 sawarów, to nie jest taka zła suma w sumie. Gdzie było oddanie tego questa na co? Na... kurde. To będę musiał iść na północ, tak? Na północ od Kirjat Laden, dobra, ale to później. Okej, a tutaj? Awael po wielkiej wojnie nie ma dobrego zdania o ludziach, żeby wpłynąć na niego... Aha, to jest ten koleś, który jeden z tych głównych postaci w tej wiosce, tak? Chyba tak. No dobra, to idziemy tutaj. Nie wiem, czy to nie był ten koleś, który mam na pieńku. A poznałem jego siostrę, z którą nie mam na pieńku. To chyba tak działało. Dobra, to jest ten? Nie. Kuźwa, to ten? Tak. Uważaj, będę miał na ciebie oko. Przyniosłem topory, o które prosiłeś. 45 już reputacja, nieźle. Jednak coś potrafisz, może nie jesteś tacy jak inni ludzie, ale nie myśl sobie, że ci zaufam. Twoja reputacja 45, dobra. Więc potrzeba mi jeszcze zdziebko reputacji, więc może ja pójdę teraz zaszlachtować jednorożca. Zobaczymy, jak on się spisuje w walce, ten miecz. I ogólnie zobaczymy, jak to wszystko działa i zaraz do was wracam. Okej, jestem, bieremy tego kunia z rogiem. O, nie spieprzaj przede mną, jednorożczyku, chodź to! I tak cię dorwę. Chodź tu. Jednoroszec. O, jaka ciekawa grafika. Dobra, i teraz co najlepiej na niego zadziała? Chyba będą jednak szybkie te. No, w każdym bądź razie zobaczymy, jak ten miecz sieka. Ta... dupa. Walka z tym jednorożcem nie była jakoś specjalnie wymagająca, tak naprawdę. Róg jednorożca. No co, to quest wykonany, nie? Mam tutaj uaktywnienie tego questa, czy nie? Chyba nie. Dobra, mniejsza o to. Wiecie, no chciałem mieć, żeby mieć, po prostu. Róg jednorożca plus 1 do siły. Interesting, ale nie. A, gobliny warto zabijać, bo lecą z nich sawary już. Tak, już leci gotówka z goblinów, więc warto ludzie. Leci chyba tam z 10 sawarów, czy z ileś. Dobra, co mam jeszcze do oddania? Jakiego questa? Zaginiony hobbit, to może pójdziemy do przodu, ale to będę musiał najpierw... A, i tutaj będę musiał zabić. Prowiant dla magów. Wrócę do elfki... muszę jeszcze do elfki wrócić po drugą część zapłaty, bo zapłaciła mi tylko pół. A teraz będzie drugie pół. Czyli kasa, no hajsy są potrzebne, nie? Hajsy muszą być, hajsy muszą się zgadzać, a mi tu bilans jest na razie na minusie. Znaczy nie na minusie, ale trochę do tyłu jestem. Ty? Co chciałbyś wiedzieć? Nie. Która miała zanieść ten? To ty miałeś zanieść? Nie, to nie ty. Ej, która tu miała zanieść paczkę, ale się boi? To ty? Halo, to ty? Fleh. To była któraś, która tutaj stała. To ta była? Witaj, a to ta jest. Witaj, jeden. Zniosłeś już paczkę nekromantom? Przekazałem. Reputacja 55. Dziękuję ci, jeden. Zgodnie z umową, to druga część sawaru. Dobra, 20 sawarów. To jest przyzwoita stawka, myślę, za zrobienie czegoś w tym stylu, czyli zaniesienie przesyłki, jakby. I teraz ta driada. No nie, zostawię ją. Nie chcę żadnej broni. Ta broń, którą mam teraz, jest fajna. Chyba, że wy mi doradzicie inaczej, że powiecie mi, że no demon, musisz zaciukać tą driadę, bo broń jest tak zajebista, że przekracza zajebistością wszystkie granice. No to okej, jakoś może się przemogę i zabiję tą driadę, ale jak na razie zostawiam ją przy życiu, bo nie sądzę, żeby to było warte poświęcania jej życia. A może da się jakoś, nie wiem, rozrusznik serca jej wszczepić, a to serce zabrać? Chyba taka opcja nie wchodzi w grę. Nie, to nie jest gra przyszłościowa, więc tutaj nie wiem, nie da się w ten sposób zrobić. Dobra, jakie tu mam jeszcze questy? Hobbity, to ja będę musiał jaskinie pozwiedzać tak naprawdę. Dobra, to robię cięcie. Idę do jaskini i oczyścić to jaskinie, czy coś tam zrobić. Nie wiem, spróbujemy, zobaczymy. Może zebrać tę siarkę, zobaczy się, także ja robię cięcie i zobaczymy, ogarnę zaraz coś. Dobra, jestem przy jaskini, no Gimli...
Zapoluję na parę bestii w tej jaskini. No dobra. Zakładam, że dołączysz do mojej drużyny i będziemy się nakiżać we troje, tak? Tak, to jak jest, co to? Bryłki żelaza, o, i różowe są, no dobra. To tak, zapisujemy grę. Gimli, no powiedziałbym, poziom masz niski, może tak określę, niski. Dobra, masz trzech w drużynie. Nie, to walka nie będzie taka trudna. Ja, jako że ja jestem zabójcą, to nie specjalizuję się w jakichś atakach siłowych, wiecie o co chodzi, bo to jest... No wyklucza się samo... O, pewnie! Pająki, dobra, okej. Okay. Dobra, panowie i panie, jedziemy. Co to za dziadostwo? Pająk i pająk olbrzym. No ładnie, może najpierw pająka tutaj to jakoś zatruje czy coś. Dobrze, Gimli, tak jest. Znaczy, Tingalin ty się nazywasz, tak? Tyle? Nieźle walczysz jak na człowieka, dam ci dobrą radę. Rozejrzyj się po okolicy, wokół jest jeszcze kilka ciekawych jaskiń. Może natniesz się w nich na jakieś skarby? Ja tymczasem zostanę tu i pokuję trochę w tych ścianach. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć dużą żyłę żelaza. W kopalni Azarian potrzebują nowej dostawy. Ostatnim razem, jak tam byłem, mój brat Torosar żalił się na plagę pająków. W dodatku, poza skałami krystalicznymi, nie ma tam nic wartościowego. Jeśli kopacze nie dotrą do starych, krasnoludzkich tuneli, tamtejsza kopalnia przestanie przynosić zyski. Dlatego ja poszukuję wzdłuż żelaza, po tej stronie rzeki. Dobrze, że chociaż ta mała jaskinia się trafiła. Doświadczenie, reputacja 65. A potrzebuję chyba 80 reputacji, tak? Mogę te skały wziąć? Nie mogę, no. Czyli moim zadaniem jednak było rozkiżenie wszystkich tu bestii. To prawda, to nie były bestie, w większości to były takie małe pajączki. No i jedna, co prawda, królowa z wielką dupą, z wielkim odłokiem. Odwłokiem, nie odłokiem. Tyle. To nie był jakiś quest życia, czy coś w tym stylu. To było po prostu okej. Okay. Tyle, mogę powiedzieć. Teraz tak, czy badać tą drugą jaskinię? No ja się trochę cykam. O kuźwa, trzeba będzie najpierw to może uniknąć tych wszystkich dziadów. Nie, tylko nie raptor. Nienawidzę raptorów. Żeby mi jeden przyszpi, no właśnie, no tak, no pewnie, nie, od razu do... Holy fucking hell, nie, to uciekaj! Jeszcze od tych fiutów nie można uciec za szybko, no. To co, kaplica chyba, nie? Trzeba walczyć na śmierć i życie. Na to wygląda, może precyzyjny strzał czy półobrót? Półobrót chyba lepiej zadziała. No i tutaj to po prostu będę musiał się nakidzać, ty. Jak ja nienawidzę tej gry za te potwory, dosłownie to jest tak irytujący przeciwnik, no nie ma bardziej przeciwnika irytującego niż ten akurat, tak mnie pienia, żeby nie powiedzieć dosadniej, że... Wnerwia mnie ta gra idealnie, po prostu idealnie, tak jak gra mnie zwykle denerwuje, tak denerwuje mnie teraz idealnie po prostu. Kaplica? O, przynajmniej ten nie ma... No nie! Dobrze, że krwawienie nie zadziałało, bo bym chyba... się, nie wiem co bym zrobił, jakby jeszcze zadziałało. No oczywiście zjechał mnie prawie do zera. No i teraz wejdź sobie do jaskini. No proszę bardzo. Jeszcze te raptory cholerne się odnawiają. No pewnie. Potwory, które są najbardziej denerwujące ze wszystkich. To nie ma bardziej denerwującego moba niż to. One nie znikają, bo te potwory, które mają, dropią takie rzeczy typu mikstury, jakieś nie wiem, życia, many i odnawiające, wskrzeszające bohatera, one nigdy nie znikają. Znikają tylko po... Znaczy na mapę raz. Czyli jak się wejdzie jeszcze raz na mapę, to są z powrotem. Tylko dlaczego Elixir wskrzeszający dropi aż do ten dziad? Bo to jest kuźwa... No nie, no to nie fair jest. Ale ta gra mnie kuźwa lubi być nie fair wobec mnie. Goddammit. I teraz weź uciekaj przed tym całym dziadostwem, bo mam 9 życia na jednej postaci. To jest na styk. Tylko mogę uciekać z takim poziomem życia, bo nic tutaj nie zabije. Chyba że na farcie, że nic mnie nie trafi, ale dobra. Na ten odcinek to wszystko, nie było zbyt widowiskowo dzisiaj, no ale tak jak widzicie, no...
muszę zdobyć zaufanie tych wszystkich tutaj postaci, a no nie pominę tego, bo to są questy dość kluczowe, myślę. Bo tak jakbym wykonywał samą fabułę, to tak ten let's play by pewnie z 10 odcinków zajmował, albo i nie. A chciałem wam pokazać też, jak ta gra wygląda ogólnie, a nie tylko same questy fabularne, bo to takie... No, sama fabuła, to... Tak jakby oskubać grę w połowie z jej godności całej, to według mnie... No! Nie. Nie, dobra. Na ten odcinek to wszystko. Ja mam już dość serdecznie tej gry na dzisiaj. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i... Kuźwa, na razie. Cholerna gra. Żartuję. Na razie.